Uczennicami zespołu szkół Gimnazjum nr 6 Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawięciu. Realizujemy projekt e-twinning pod tytułem Cyber Discovery. Chciałobyśmy przeprowadzić z Panem wywiad dotyczący funkcjonowania Waszej księgarni. Czy zgadza się Pan na udzielenie wywiadu i opublikowanie materiałów z nim związanych w internecie? Tak, oczywiście. Książki o jakiej tematyce są najczęściej kupowane w Państwa księgarni? Myślę, że najczęściej klienci kupują kryminały, literaturę kobiecą, romanse i fantastykę. Czy w Państwa księgarni dostępne są pozycje książkowe na temat astronomii i astrologii? Tak, mamy kilka takich pozycji, ale nie ma ich bardzo dużo, bo to jest taka specjalistyczna dziedzina. Czy jest zapotrzebowanie na tego typu literaturę? Czy ludzie interesują się tego typu tematyką? Czasem zdarza się, że ktoś pyta o tego typu publikacje, ale nie jest to częsta sytuacja, ponieważ właśnie to są dosyć specjalistyczne książki. Czy fantastyka jest również dostępna i czy jest nią zainteresowanie? Tak, mamy również fantastykę i jest ona bardzo popularna. Często ktoś kupuje tego typu książki. Czy w przeciągu ostatnich lat zauważyliście Państwo zmiany co do wyboru tematyki książek? Myślę, że nie było jakiejś wielkiej zmiany. Cały czas bardzo popularne są właśnie kryminały, literatura kobieca, a dodatkowo w ostatnich latach dużo bardziej popularna jest fantastyka. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję. Jaki rodzaj książek czyta Pani najczęściej? Z reportaży, na przykład Jeremy Clarkson, bardzo lubię książki, ponieważ oglądam jego program Top Gear i pisze z humorem. I to są takie z życia wzięte właśnie sytuacje, które bardzo mnie rozbawiają, pod względem tego, że on bardzo z humorem, a humorystycznie podchodzi do życia. Czy interesuje się Pani astronomią, astrologią lub fantastyką? I nie. Z tego ciągu. Gdyby Pani miała kupić książkę z tego zakresu, jaka tematyka byłaby dla Pani najbardziej interesująca? To już z fantastyki może niż z astronomii. Dziękujemy. Jaki rodzaj książek czyta Pan najczęściej? Moją ulubioną literaturą jest literatura faktu, dokładnie bardziej II wojna światowa, filozofia, psychologia i książki motywacyjne. Czy interesuje się Pan astronomią, astrologią lub fantastyką? Astronomia, astrologia raczej nie, fantastyka tak trochę. Gdyby Pan miał zakupić książkę z tego zakresu, jaka tematyka byłaby dla Pana najbardziej interesująca? Myślę, że fantastyka. Dziękujemy. Dziękuję.